Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Boże Narodzenie bez pierniczków to jak Wigilia bez wizyty świętego Mikołaja. I to nie jest odosobniona opinia. Ten smakołyk ma kilka tajemnic, które są kluczowe dla jego smaku i aromatu. Jaki powinien być piernik? Puszysty przede wszystkim, o smaku korzennym. No i ze wszelkimi dodatkami, jakie lubimy, czyli migdały, orzechy, rodzynki, aczkolwiek niekoniecznie. Do pierników trzeba się zabrać na długo przed świętami. Jest nam potrzebna mąka pszenna o niskiej zawartości glutenu, odrobina mąki żytniej, miód, cukier, masło lub margaryna, czyli tłuszcz, przyprawa korzenna, tak zwana u nas popularnie piernikowa, no i bakalie, to co każdy uważa, co lubi. W skład przyprawy zwanej piernikową wchodzą między innymi imbir, gałka muszkatołowa, cynamon, anyż. Jak nam zdradziła pani Katarzyna, można również dodać goździki, kurkumę czy kardamon. Jak zabrać się za wyśmienite pierniczki? Więcej niż połowę sukcesu zagwarantuje nam naturalny miód. Gotujemy miód z cukrem i wodą. Studzimy go mniej więcej do temperatury 65-70 stopni i tym zaparzamy obie mąki. I odstawiamy ciasto do leżakowania, minimum 14 dni, czym więcej tym lepiej, byle nie za długo. Po tym okresie dodajemy do ciasta pozostałe składniki, czyli jaja, tłuszcz, przyprawę, środek spulchniający, soda. Najlepiej mieszać sodę z amoniakiem. To właśnie gotowany miód i soda sprawiają, że pierniczki mają przepiękny, niepowtarzalny kolor. A długie leżakowanie, jego puszystość. Czym dłużej leży, tym jest bardziej delikatny, puszysty. Po leżakowaniu ciasto wraca na kuchenny blat. Potem ciasto dzielimy już po wymieszaniu, dzielimy na kęsy, wałkujemy, wycinamy kształty, jakie chcemy i poddajemy obróbce termicznej, czyli odpiekamy w temperaturze 180 do góra 200 stopni do 10-15 minut, w zależności jaki mamy piekarnik. Na tym jednak nie koniec. Później to ciastko można zjeść po upieczeniu, ale najlepsze będzie jak jeszcze z tydzień, dwa poleży, nabierze, zmięknie nam. Wtedy będzie po prostu smaczniejsze, będzie czuć odpowiednio przyprawy. Takie wyleżakowane świąteczne ciasteczka wyjechały dzisiaj z piekarni Adama Ołowia do Suwalskiego Ośrodka Kultury, gdzie trafiły do rąk uczestników warsztatów zdobienia pierników. Staramy się wspierać różne inicjatywy, które są ciekawe, które są fajnymi pomysłami, no i uważamy, że to jest jedna z fajniejszych też inicjatyw, dlatego też staramy się zaistnieć i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pozostaje nam tylko poczekać na Wasze zdjęcia obrazujące efekty dekorowania piernikowych pyszności.